Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym dniu i w kolejnym vlogu. Jak widzicie, moja facja ta jest już z lekka ogarnięta, ponieważ mam już podkład i pewne jakieś tam różne takie fajniejsze rzeczy na twarzy, które sprawiają, że ta twarz wygląda na bardziej żywą. I oczywiście chciałam Wam pokazać jedną rzecz. Jak człowiek raz w życiu potrzebuje wyglądać jak człowiek, to akurat wyskoczy mu coś na nosie. I powiem Wam, że to już jest ukryte, zakamuflowane. A to był taki krater, mega krater i to jest taka dziura, która została po tym kraterze. Także pozdrawiam, zawsze coś musi się dziać. I teraz muszę jeszcze ogarnąć mój łeb, bo te włosy już są parodniowe i no niestety nie wygląda to dobrze. Jestem jakaś prześwietlona, ale wtedy wyglądam korzystniej. No i chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że dzisiaj właśnie razem z Anią, moją kochaną siostrą YouTube'ową oraz z Malwiną z kanału Miss Mali oraz z innymi dziewczynami wybieramy się na warsztaty Indigo do Katowic. Więc mam nadzieję, że coś uda mi się dzisiaj Wam pokazać i że fajnie spędzimy razem dzień, także do zobaczenia już w aucie. Patrzcie, kogo ja tu mam. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie, kogo my tu mamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Kto to jest? Kto zgadnie? Pisać w komentarzach. A to? Shadow, yeah. Yeah. Tam już ktoś jest. I tam już ktoś jest. I w ogóle do tapu! I tak właśnie pewnie wygląda to miejsce szkoleniowe. Tutaj mamy stanowisko z lakierami, także tak to wygląda. Tutaj są różne wzorniki, różne lakiery i Natalia Siwiec. I tam mamy lakiery hybrydowe na półce. A tutaj mamy o, takie fajne balsamy, o których mówię właśnie w ostatnim filmie. Także tak to wygląda i ten zapach jest w ogóle super. I tu mamy też wersje takie mniejsze tych wszystkich balsamów. Patrzcie, jak ładnie Ania ma przedłużonego paznokcia. Miała takiego icka ułamanego, a tu proszę bardzo, takiej ładnie pani zrobiła. Takie kuku, ale ogólnie fajnie, bardzo naturalnie to wygląda, super. Na zorniku pastelowe kolory widać troszeczkę mniej, ponieważ mam białe tło. W zasadzie oczywiście mogą być przezroczyste, no ale dobra. Dlatego sobie może to powtórzymy na trzy warstwy, tak żebyście zauważyły po prostu różnicę. Widać, że jest przecieniowany, razie czego sobie zobaczycie z bliska, jak kurczę ten zorniczek. Także to sobie utwardzam i potem powtarzam dokładnie tę samą czynność. I kupiłam taki oto wzornik, moi drodzy, tak on się prezentuje i ma takie wyciągane klipsy, więc jak coś, to możecie sobie na przykład ułożyć to kolorystycznie i spoko to wygląda. Nie umiem teraz tego wyciągnąć jedną ręką, ale to jest ogólnie bardzo fajna opcja, on jest bardzo solidnie wykonany. Druga rzecz to jest lakier i ten lakier właśnie mam na paznokciach, ten taki łososiowo-brzoskwiniowy, nie wiem jak go nazwać. W każdym bądź razie on jest bardzo taki fajny, wydaje mi się, na lato, chociaż niestety, ale oczywiście kamera nie oddaje tego koloru jak zawsze. No i ostatnia rzecz z mojego wielkiego haulu zakupowego to jest kopytko metalowe.
ponieważ właśnie na tych warsztatach się przekonałam, że jednak metalowe kopytko to jest metalowe kopytko i warto je mieć. Także to są moje super, hiper, ogromne zakupy. Kto chce pomachać do kamery? Halo! Tam są dziewczyny. Dziewczyny, halo. Kto jakieś pozdrowienia przesyła dla moich widzów? Pozdrawiam wszystkich Polaków. Kto pomacha do mojego vloga? O, to jest Asia, nasza pani, która nam tu takie mądre rzeczy mówiła. I jest szalona. Zwariowana i robi super wzorki. Zapraszamy na szkolenie. I ma snapa. I ma snapa. Wbijajcie do Asi na snapa. Yo. Kto jeszcze chce pomachać do kamery, na vlogu być? No nikt nie chce, wszyscy po prostu. Nie bądźcie takie wstydliwe. Wstydzą i ja nie wiem. I w ogóle jedliśmy schabowego ze smalcem. Juhu! Kto lubi schabowego ze smalcem i nie jest hipokrytą instagramowo-fitnessowym, ten daje kciuka do góry. Teraz dziewczyny dostają certyfikaty i się całują, rozumiecie, z instruktorką. I wszystkie dziewczyny mają podobno fajne paznokcie. Dotarłam do domu i się nawet nie zgubiłam. Brawo ja, kciuk w górę dla mnie. Tak, nie zgubić się w wielkim mieście to jest naprawdę ogromny sukces. Chciałam wam powiedzieć jedną rzecz. Dawno nie miałam takiej sytuacji w swoim życiu makijażowym, żeby naprawdę produkty, które mam sprawdzone, których w ogóle takie mam paznokcie z kursu, produkty, które mam sprawdzone, które używam naprawdę, jak wiem, że potrzebuję wyjść na cały dzień i wiem, że nic mi się nie może dziać z twarzą, zawsze używam sprawdzonych tylko rzeczy, wiecie o co mi chodzi. I naprawdę od niepamiętnych czasów nie miałam takiej sytuacji, nawet z produktami totalnie nieznanymi dla mnie, które na przykład testowałam, wiecie o co chodzi dla was. Nie miałam takiej sytuacji, żeby mi się tak zważyło wszystko na twarzy. Nie wiem od czego to zależy. Naprawdę nie mam pojęcia, bo nie było ani takiej wilgoci w sumie jak wczoraj, ani nie było jakichś, nie wiem, jakichś deszczów totalnych, które by mnie zlały i by mi się coś zważyło na twarzy, więc masakra. I powiem wam tak, na kamerze tego nie widać, jak ja teraz do was gadam, to właśnie to moja twarz już jest w tym stanie klęski żywiołowej, tragicznej i tego tak nie widać. I ja wiem o tym, bo jestem naprzeciwko okna, jest odpowiednie światło i to jest w miarę jeszcze spoko. Ale naprawdę osoby, które widziały mnie twarzą w twarz, tak jak moja siostra YouTube'owa Ania, to ona może to potwierdzić, że naprawdę to, co się działo na mojej twarzy, to był jakiś istny koszmar. Miałam jedno wielkie ciacho, wszystko mi się przemieszczało na twarzy. Wyglądało to okropnie, nie dało się tego w ogóle nie dotykać, nie dało się tego, bo wiecie o co chodzi, nie dało się tym nie przejmować. A tak jak czasami są niektóre rzeczy, że gdzieś tam nam coś, powiedzmy, wiecie, nie wyjdzie, ale no jest to do przełknięcia. Tu był dramat i naprawdę, uwierzcie mi na słowo, ja nie przesadzam w takich rzeczach, bo kiedy coś jest niekorzystnie wyglądające, ale też bez przesady, to ja się tak na tym nie skupiam. A tutaj naprawdę, naprawdę kosztowało mnie to bardzo dużo siły i takiej wewnętrznej energii, żeby nie mieć przez to zepsutego humoru, bo ja się czułam okropnie. I to teraz mam takie okropne uczucie na twarzy i powiem wam szczerze, gdyby nie ta czerwona pomadka, która ratuje każdy makijaż moim zdaniem, to ja bym była stracona. Naprawdę, byłabym stracona, wyglądałabym okropnie, a jednak człowiek jak się źle sam z sobą czuje, no to też nie ma tej dobrej energii dla innych ludzi. I nie chodzi tutaj o to, że się źle czuję, jestem niepomalowana albo źle pomalowana, tylko po prostu chodzi o to, że... Co mi się tu stało? Tylko chodzi po prostu o to, kiedy naprawdę wyglądamy no tragicznie. Także to by było na tyle. Ja, moi drodzy, chyba będę kończyła tego vloga, ponieważ zależało mi na tym, aby wam pokazać właśnie, jak wyglądają te warsztaty, ten klimat i tak dalej. Sama byłam tego ciekawa, jak to będzie wyglądało i patrzę się znowu w podgląd, także kciuk w górę, nie w dół, w minus dla mnie. Mam nadzieję, że tego typu vlog również wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do kliknięcia kciuka do góry lub kciuka w dół, bo macie prawo wyrażać własne opinie. I widzimy się w kolejnych filmach, moi drodzy!